Witam Cię w kolejnej części naszego kursu. Dzisiaj omówimy sobie nagłówek i stopkę. Nagłówki i stopki to obszary górnych i dolnych części marginesów w naszym dokumencie. W obszarach tych możemy sobie zamieszczać numer stron, datę, tytuł dokumentu czy imię i nazwisko autora. Żeby wstawić sobie nagłówek i stopkę, na karcie tutaj wstawianie mamy tutaj właśnie obszar nagłówek stopka i tu mamy nagłówek. Jak sobie to rozwiniemy, to wybieramy sobie żądany projekt naszego nagłówka lub stopki. Oczywiście możemy tutaj jeszcze skorzystać z innej opcji, właśnie tutaj wstawiając sobie, zamiast korzystać tutaj z tych wbudowanych styli, po prostu wstawić sobie numer strony, datę, tytuł dokumentu, czy inne. Zaraz Ci pokażę, jak to działa. Przejdźmy sobie do dokumentu, żeby przejść sobie tutaj do mojego nagłówka. Widzisz, że jest tutaj taki obszar, który możemy sobie regulować, ale jak ja sobie tutaj, on oczywiście, jak sobie kliknę tutaj, klikam, to on nie jest dostępny na razie. Jeżeli sobie kliknę dwa razy szybko, to widzisz, że przechodzi mi tutaj nagłówek i stopka. I teraz na przykład, jeżeli bym chciał sobie zastosować jakiś na przykład nagłówek, no to na początek pokażę Ci ten sposób, który był w naszej prezentacji, czyli wstawianie nagłówek i na przykład chcielibyśmy sobie jakiś nagłówek wybrać, załóżmy taki. Mamy, tutaj jest tytuł dokumentu, no na przykład tytuł dokumentu jest dokument Word. Zamykamy nagłówek i stopkę i widzisz, że na każdej stronie mamy nasz nagłówek. Oczywiście to samo możemy sobie zrobić w naszej stopce. Stopka i na przykład właśnie tutaj Let's Talk. To sobie usuniemy i mamy numer stron. Zamykamy i widzisz, że mamy nasz dokument ładnie zrobiony. Mamy nazwę naszego dokumentu i tutaj mamy numer strony na każdej naszej stronie, oprócz pierwszej, ponieważ na pierwszej stronie mamy tutaj zaznaczone, jeżeli sobie przechodzę właśnie na nagłówka i stopki, to zauważ, że otwierają mi się tutaj narzędzia nagłówków i stopek i tu sobie mogę wszystko robić z moim nagłówkiem i stopką, regulować sobie wysokość nagłówka od góry i stopki od dołu. No i oczywiście tutaj mamy, tak jak mówiłem, zaznaczone inne na pierwszej stronie, dlatego mi się ten nagłówek i stopka nie wyświetla. Jeżeli sobie to zaznaczę, to widzisz, że znika mi to. No jest to dobre właśnie, gdy piszemy swoją pracę i nie chcemy, żeby coś tam się wyświetlało na pierwszej naszej stronie tytułu. Dobrze, żeby zmienić sobie ten nagłówek, no to ja sobie go po prostu usunę. Usuwamy sobie go. Niczy usuń, bo jest to jako tabela. Po prostu usuń kolumnę. Usuń tabelę. Dobra, i teraz mamy na przykład, chcielibyśmy, żeby wstawić sobie na przykład informację o naszym dokumencie, czyli na przykład autora. Tutaj sobie wpiszemy autora dokumentu i na przykład tutaj nazwę pliku. I widzisz, że mamy wpisanego autora, nazwę pliku, a stronę sobie zostawiamy. I tak jak mówię, możesz sobie tutaj poćwiczyć to, przechodząc tutaj do tego nagłówka i tutaj właśnie w narzędziach nagłówków i stopek masz te różne informacje, które możesz sobie zamieścić, adres firmy, firma, komentarze. Tu są, jest bardzo dużo różnych elementów, które sobie możesz umieścić w swoim nagłówku. Oczywiście możesz również umieścić datę i godzinę, klikając sobie tutaj data, godzina i na przykład wybierając sobie dany format, OK. I widzisz, że data i godzina na każdej stronie razem z autorem i z nazwą dokumentu się nam będzie wyświetlała.
Dzięki za uwagę i zapraszam Cię do następnej części. Oczywiście proponuję, żebyś sobie nagłówki i stopki poćwiczył u siebie w swoich dokumentach.